Alleluja, 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 alleluja. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu, a kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który by przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja. O Królu zwycięzco, bądź nam miłościwym. Słowa sekwencji przed chwilą śpiewanej. Bracia i siostry, Tytus Chałubiński, lekarz, przyrodnik, który żył w XIX wieku, odkrył walory lecznicze i turystyczne Zakopanego. W liście do swojego syna tak pisał o przyjaźni z Panem Bogiem. Bądź pobożnym, módl się krótko, ale gorąco. Bóg z Tobą, dziecię moje, tym Cię słowem pozdrawiam i przypominam, że nigdy nie powinieneś czuć się słabym albo samotnym, bo Bóg naprawdę jest z Tobą i w każdej chwili możesz do Niego się zwrócić i zaczerpnąć siły, bez której życie jest nie tylko ciężkie, ale i marne. Czytając uważnie Ewangelię, możemy śledzić zachowanie uczniów Jezusa, ich małość, niezrozumienie nauki Jezusa
a czasem nawet przejawy ziemskiego życia. Śmiało można stwierdzić, że uczniowie Jezusa nie stanowili monolitu. Mieli ziemskie ambicje, choćby na przykład kto będzie siedział po lewej czy prawej stronie w Królestwie Chrystusa. Albo gdy Jezus mówił, że stanie się pokarmem dla człowieka, to pojawiają się głosy: trudna jest ta mowa, któż ją może słuchać? A cóż powiedzieć o zachowaniu apostołów, kiedy Jezus po trzykroć mówi o swojej męce w Jerozolimie, zdradzie i śmierci krzyżowej, to Piotr nawet oburzył się na Jezusa, mówiąc: Panie, nie może to przyjść na Ciebie. Widzimy, jak wiele nie rozumieli z Jego nauki. I gdy przyszedł Wielki Piątek i śmierć Jezusa, wszyscy zdradzili i uciekli, z wyjątkiem Jana, który był przekonującym na krzyżu Jezusie. Nic więc dziwnego, że gdy w pierwszy dzień po szabacie, czyli niedzielę, kobiety, które szły do grobu, by namaścić ciało Jezusa wonnościami, martwiły się, kto im odwali kamień. Miał około 2 tony wagi. Nagle zauważyły, że potężny głaz jest odsunięty i na miejscu ciała Jezusa jest anioł, który zwiastuje im prawdę. Czego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przestraszone z tą informacją biegną do uczniów, aby im oznajmić całą prawdę. Bracia i siostry, przez całą oktawę zmartwychwstania będziemy śledzić chwilę spotkań Jezusa zmartwychwstałego z uczniami i ich problemy z wiarą, aż w końcu uwierzą i ogarnie ich wielka radość, a w ich serca i umysły wejdzie nadzieja i nowe życie. Dobrze się składa, że Wielkanoc świętujemy na wiosnę. Wielkanoc i wiosna idą w parze. Wiosna to przecież wielkie święto nowego życia, a Wielkanoc jest świętem najwyższej rangi. Pamiętamy jesień, gdy wszystko robi się szare, smutne, ponure i obumiera. Gdy cały świat wydaje się być chory i powoli umierać. Pamiętamy zimę, gdy cały świat wydawał się martwy, bo umarły kwiaty, rośliny, drzewa. I oto przychodzi wiosna i wszystko na nowe budzi się do życia. To niezwykły cud życia. Cud, który powtarza się cyklicznie każdego roku. Tak samo Wielkanoc świętujemy co roku zawsze na wiosnę, aby łatwiej było zrozumieć, że Pan Jezus zmartwychwstał, że życie jest silniejsze od śmierci, że dobro pokonuje zło, a miłość zwycięża nienawiść. Pan Jezus pierwszy przeszedł tę niezwykłą drogę przez życie, czyli cierpienie, śmierć, do nieba, do wieczności. Pragnie, abyśmy Mu zaufali i poszli za Nim. Pan Jezus zmartwychwstał po to, aby wszyscy, którzy w Niego wierzą, jak On, mogli zmartwychwstać do życia wiecznego. Dlatego kochajmy Go. Próbujmy Go naśladować, zachowując Jego przykazania. Żyjmy Ewangelią na co dzień.
bracia i siostry. W liturgii słowa przeznaczonej na dzisiejszą uroczystość jest wiele pięknych i bardzo ważnych zdań. Słyszymy, jak to święty Paweł w liście do Kolosan mówi tak: szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Te słowa pouczają nas, że trzeba nam wpatrywać się w Pana Jezusa, że trzeba często myśleć o niebie. Tam bowiem jest nasza ojczyzna, tam jest zmartwychwstały Pan i tam jest życie wieczne. Choć trzeba nam na ziemi zajmować się wieloma ważnymi sprawami codziennego życia ze względu na zawód i rodzinę, to nie wolno nam stracić z oczu tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Mając taką postawę wobec Jezusa, możemy być pewni, że On doprowadzi nas do nieba. Radujmy się dzisiaj uroczystością zmartwychwstania. Powtarzajmy i pozdrawiajmy się słowami: Chrystus zmartwychwstał. Odpowiadajmy: prawdziwie powstał z martwych. Alleluja, czyli wychwalajmy Pana i dziękujmy Mu za Jego niezwykłą miłość i miłosierdzie. Amen. Wierzę.